z interwencją, to jest panią. Tutaj policjant z panem prowadzi interwencję. Pan? Poprosiłem pana o dokument tożsamości. Ja nie mam, proszę pana, dokumentu tożsamości. Dobrze, to proszę pamiętać o tym, że zgodnie z artykułem 65, jeżeli podczas czy mogę pana filmować, czy nie? Wolałbym nie, ale jeżeli panu będzie tak łatwiej, to proszę pana. Tylko proszę pamiętać o upowszechnianiu wizerunku. To pan mnie zaczepia, nie ja pana. Dobrze. Przechodząc dalej do sprawy, zgodnie z artykułem 65, jeżeli ujawnimy, podczas kontroli u pana dokument, to jest również karane mandatem karnym. A na jakiej podstawie pan chce mnie kontrolować? Pan jest posłem, odpuszczamy elektronicznie. A jakby pan nie był posłem, to... Wszystko. A jakbym nie był... Nie, pan poczekaj, to co ja mam do pana sprawy? A jakbym nie był, posłem... Nie, proszę pana, pan mnie zaczepił. Teraz ja mam pytanie. A jakbym nie był posłem, na jakiej podstawie pan by mnie kontrolował? Wszystko z mojej strony, na jakiej podstawie pan by chciał mnie przeszukać? Dziękuję panu. Dlaczego pan mnie dlaczego pan mnie chciał przeszukać? Przeszukać czy kontroli osobistej? Pan powiedział, że jeżeli ujawni moje dokumenty. Ujawni? Podczas kontroli osobistej. No ale musiałbym mnie przeszukać. Dobrze, ale panu mówię. Poczeka pan. Kontrol ja mam osobista, czekać, ja nigdzie nie idę. No to pan poczeka na mnie i powiedzieć, dobrze? Czeka. Kontrola osobista rozczyni się tym od przeszukania, że to nie jest czynność procesowa. To jest tego kontrola odzieży ja i tak dalej. Słucham? Co ja takiego zrobiłem, że pan mnie chciał... Legitymować, czy skontrolować sobie? Nie wiem, co chciał ze mną zrobić, to pana nie chciał. Nie okazał pan dokumentu, tak? No, ale ja nie mam, ja powiedziałem, że nie mam dokumentu, bo nie mam. No dobrze, no i pan chciał sprawdzić, czy pan nie ma. Nie, pan mi powiedział, że jeżeli ujawni moje dokumenty, że ja mam... Podczas kontroli osobistej. Czyli musiał mnie przeszukać. Nie, to pan myli pojęcia. Przeszukanie to czynność procesowa. Pan musiał majtki ściągnąć i nie powiem, rozumie pan. A na czym polegałaby kontrola? Jeszcze raz. Sprawdzająca czynność. Ale chwileczkę, przecież ja też nie, nie mam. Nie, ale czekajcie dziewczyny, czekajcie dziewczyny. Czekajcie, ale... Słucham. A na jakiej podstawie mnie ten pan kontrolować chciał? Artykuł 15, sobie mówię kontroli osobistej. A i co on mówi? Że policja ma prawo dokonać kontroli osobistej. Ale a czy ja takiego zrobiłem? A co jest powodem, że państwo chcecie mnie kontrolować? Bo pan nie okazał dokumentu. Nie, ja wiem, tylko co ja takiego zrobiłem? A dlatego, że pan szedł tutaj w te osoby, a, chodzi o sam początek, tak? Nie, no bo dlaczego mnie zaczepiliście w ogóle? Ale o sam początek panu. No bo ja tu jestem, przyszedłem do ludzi. Szedł pan za kordon policjantów w osoby, które były znoszone i zarejestrowane jest. A dlaczego były osoby znoszone? Bo próbowały jezdy. Ale ja jestem na chodniku, proszę pana, nie na jezdy. Ale pan szedł, to... Nie, no proszę pana, tu jest chodnik, ludzie widzą. Ja nie jestem na ulicy, a pan do mnie podszedł i zażądał ode mnie... Jest pan za kordonem policjantów. Wiecie co, a dlaczego tak traktujecie ludzi? Co oni wam zrobili? Ja no proszę pana, no ten pan podszedł do mnie i powiedział mi, jakby nie pan, który powiedział, że jestem posłem, to bym w tej chwili był przeszukiwany, czy mam dowód. Nie przeszukiwany, tylko... No a pan co? Pan osobista to jest różnica, proszę pana. Ale co, sprawdzałby mi kieszenie, czy nie? Sprawdzałby panu tak, czy nie ma pan... No ale na jakiej podstawie, co ja takiego zrobiłem? Żyjemy w wolnym kraju, nic złego, idę ulicą, nic złego nie zrobiłem. Jestem na chodniku, nie na ulicy, nic nie blokuje, a wy mi mówicie, że mi przeszukać ale kieszenie. Ale ja już panu powiedziałem, dlaczego podjął interwencję. No, nie filmuję was w twarzy. Dlatego, że poszedł pan do... Wszedł pan za kordon policjantów, tam gdzie ale są... tak się składa, że tu tak, mieszkam. Tam, gdzie są, no, ale wszedł pan za kordon policjantów. No ale no, przepraszam, no ale to policjanci... No bo pana wpuścili, dlatego, że jest pan posłem. Nie wpuścili mnie dlatego, że jestem posłem. Nie podejmowali interwencji wobec pana. Pan, tylko pan, i wyłącznie pan nie znał, bo... No ale ja się pytam, proszę pana, ale ja nie chodzi mi to, że jestem posłem, prawda? Co ludzie wam robią, że wy im mówicie, że będziecie ich przeszukiwać. Przecież nikt, jeżeli ktoś, ja rozumiem wasze zdanie, że ktoś siedzi na chodniku, ale ja stałem na chodniku, znaczy, że siedzi na ulicy, ja stałem na chodniku. I przeszukanie, sprawdzenie, jak ukryje. Nie powiedział pan, że będzie przeszukiwał. Cały czas no jak nie, no przecież ten pan mi powiedział, że pan kieszenie przeszuka. Sprawdzi. No ale na jakiej podstawie? No, przecież jesteśmy w wolnym kraju. Jakim prawem ktoś ma w moich kieszeniach szarpać i sprawdzać? No to trzeba zmienić tą ustawę. To trzeba zmienić tą ustawę. Nie mam o tym decydować. No ale musi być jakaś przesłanka, proszę pana, żeby mi kieszenie sprawdzać. Była taka, że pan nie pokazał dokumentu. Ale ja nie mam, ja powiedziałem, że nie mam dokumentu. No i bo nie mam. To sprawdzić. No ale nie ma prawa mi po kieszeniach grzebać bez powodu. No nie ma pan racji. No to wy nie macie racji. Wam się wydaje, że za dużo możecie. Są osoby do wylegitymowania i... Dla mnie to jest... Dobra, dziękuję. To jest niesamowite. Ja chciałem, ponieważ słyszałem, że wokół Sejmu dzieją się różne rzeczy, to chciałem pójść zobaczyć i... Nie,
A ja nic pana nie przeszkadzam. Stoję na chodniku, jestem obywatelem wolnego kraju. A od pana czy od pogon? Od pana. A ja nie pana. Drogi panie, może pan mi sięgnąć? Proszę pana zaraz obezwonić przez przypadek na przykład. Stój pan za plecami. Poniosę to ryzyko. Ja nie jestem osobą postronną, jestem obywatelem Polski, jest proszę pana w Polsce. Jest pan dla mnie. A pan dla mnie? Nie, nie jest pan funkcjonariuszem policji. A ja, proszę pana, ale ja stoję na chodniku. Jest pan funkcjonariuszem policji. No ale... Posłuchuje pan moje polecenia. A pan przeklina w mundurze. A pan przeklina w mundurze. Bo się uniosę. No to niech pan nie unosił. Są obywatele, i którzy mogą pana, wie pan. Musi pan dawać przykład. Panowie też bardzo często przeklinali tutaj, na blokadzie. No ale pan się... Jakoś pan się nie obraził. Czy ja panu w jakiś sposób grożę? Nie, nie pan. No to dlaczego pan mi grozi? Nie grożę panu. No jak? Powiedział mi pan, że pan mi może... Pana, bo stoi pan za mną, ja mam broń na wierzchu. Koło pana stoję. I nie chciałbym... Dobrze, ale... Proszę pana, ja nie szukam jakiejkolwiek zwady. Ja nie szukam jakiejkolwiek zwady, ja po prostu jestem. Pana, że pan się odsunął? Nie, będę... Tego, o to pana nie może mnie prosić. Ja będę tu stał. Wy robicie ludziom różne rzeczy i ja chcę przy tym być. Ja pani nie przeszkadzam. A w czym pani przeszkadzam? A w jaki sposób? Dotknąłem kogoś, stoję z boku. Nie przestraszy mnie pani, będę tu stał. W ogóle jakim prawem pani mnie filmuje? Nie ma pani prawa. Mnie pani nie ma prawa filmować. A ja sobie nie pozwalam. Niestety policja jest agresywna. Ja nie mam nic przeciwko policji. Uważam, że ciężką pracę wykonują, ale są agresywni. Spisują ludzi, są niegrzeczni, nie wypuszczają ich stąd. Pan się wybiera? A pan co mi chce zrobić? Nie, no. Pan jest posłem, tak? A pan, przepraszam, czy ja coś złego zrobiłem? Teren Sejmu. A ja jestem posłem. To pan się pokaże... A ja nie mam, proszę pana, przy sobie. Ja tylko przyszedłem tylko po to, żeby po prostu pomóc ludziom, bo nie mam zamiaru w żaden sposób policji przeszkadzać w pracy, ale no nie byli w porządku wobec ludzi. I to było widać. Ja trochę za późno tą kamerę włączyłem. Z Łodzi policjantów ściągnęli. Z Łodzi. Policja z Łodzi. To jest niesamowite. Tak, tak, idziemy. Ja będę nie mieć tam. Do Łodzi.
czterech, dwóch, trzech. Trzech. 18. 7. 7. Łódź. Kolejny odlicz. Widzicie? Łódź.